Tak, jest pałac, jest oficyna. W tym pałacu byłeś? Nie, pałac jest chroniony przez psy i ogrodzenie. Pałac chronią psy i ogrodzenie, tutaj łatwiej się dostać. Właśnie, zobacz tutaj, jak już poniszczone ta część budynku jest. Już nie ma co, a w środku to po prostu śmieci, graty. Śmieci. Dobra, trzymaj plecak. Dobra, spoko. No, jesteśmy w środku, to musimy sprzątać. Chodźmy do piwnicy. No co, od piwnicy zaczynamy, no nie? Kosek przygotowuję, lubię to. Kawie, spoko. Dobra. No, jakieś takie. Kurwa, naprawdę stare. Co tu było? No, nie wiadomo, co to było, ale masz tutaj pomieszczenie. To wygląda jak syp. Było okno. Teraz jest zamurowane. Co to jest? Co to, komin? Nie. Komin. Mały, powiem ci, dosyć wywiecznik. Pion wentylacyjny? Pokażę? Chyba tak. Mnóstwo śmieci, butelek po piwach, napojach. Co tu mamy? Dół ktoś kopał tutaj. Nie wiem po co. Wcześniej. Ale mówię, po co ktoś kopał tu dół? Szukał czegoś najwyraźniej. Tylko czego? Zobacz, podłoga jest wyłożona z kamieni. Ktoś przez kamienie się przebijał specjalnie po to. Zobacz, tutaj są te kamienie. Po to, żeby się dokopać tam. Czy znalazł to, co szukał? To jest pytanie. I co znalazł? Dobra. No, czekaj. Komin, część dalsza. A jak? Dobra, idźmy dalej. No co, tutaj śmieci, no nie? Nic więcej. Saszetka. Jakaś saszetka, ale czy warto do niej zaglądać? Nie. Co, w środku? Co tam jest? Rachunek. Paradon. Te ościeżnice są zrobione z piaskowca? No. Tylko nie ma ozdobień na nich. Tutaj też. Piaskowiec. Dobra, co, idziemy wyżej? Rama łóżka, mówisz? Tak. Ciekawy ma, ale to jest akurat okna, rama. Co, z czym? BC. Nie wiem, oznaczenie czego. Coś tu było, tylko co? Na razie widzę tutaj po imprezach pozostałości. Jeszcze są oryginalne drewniane drzwi z zawiasami. Złomiarze się nie postarali, że to jeszcze stoi. Ale tutaj trzeba być już trochę ciszej. Wyłączę latarkę, ponieważ to jest ulica główna. Widać pałac. Dobra, nie ma tutaj w sumie nic ciekawego. O,
O. A może? Jeszcze oryginalne części. Paliło. Opony były palone. Też drzwi spalone oczywiście. I ramy okien także spalone. Dobra. Palenisko, jedno wielkie palenisko. Dobra. Idąc dalej. Gdzie wentylacja? A tak, to już widziałem. Co tutaj? Drewniana podłoga. Jeszcze już siedzenice drewniane. Możliwe, jeszcze oplot ten materiałowy. Tak. Złomiarze tu byli. Zobacz, to jeszcze jest oryginalny pasek. Oryginalne zdobienie ścian. I dziura w suficie. Dobra. Co to? Wentylacja? No. Odpływ do piecu. Pieca? Tak. Został tutaj. Czekaj, czyli z drugiej strony, tamta dziura. Aha, tu szło dalej. Ale główny piec, jeden z dwóch, to tutaj był, mi się wydaje. Z zewnątrz widać dwa kominy. A, co tutaj mamy? Tak jest. O, albo tutaj. Będzie widać to. To ominiemy. Byłem poprzednim razem tutaj, tą część jakoś ominąłem. Widać, że już nie ma pierwszego piętra. To jest podnos na piętro drugie. O. Przejście było nawet, którego już nie ma. To chyba piec znowu stał. Bo jest komin. Co to za roda? Nie wiadomo. Jest? Aha! Całkowity brak podłogi. No cóż. Drzwi stare. Tu. Stare drzwi. Nawet kafelki się znalazły. Tam jeszcze wejdziemy, wiesz? Dobra. Fajne małe pomieszczenie. Dobra, tam nie będziemy wchodzić. Co to są te pomieszczenia, które wchodzą na ulicę? Tutaj lepiej nie szaleć z latarkami. Jak widać, pociąg, autobus przejechał. Chcesz parasolkę? Chodź tutaj, zobacz. Czy coś tam jest? Nie wiem, co to jest, wygląda jak porcelanowe coś. Widzisz? Tu oświecę na to. Co? A to wygląda jak stajnia, centralnie. No jak kibel wygląda, no nie? Widać kanalizacji, ślady. Rury, oczywiście ucięte przez złomiarzy. Dobra. A tam co jest? Nie, tam jest tylko taki schowek. Nic tam nie ma konkretnego.
nieźle farba odchodzi. Pewnie toalety były. Oczywiście na ulicę. Słom? Strzykawki? Gdzie? Cóż. Różne typy się tu kręcą. Jakby nie patrzeć. Dobra. Stamtąd przyszliśmy. Tam jest właśnie wejście. To jest pierwsze pomieszczenie, jakie się mija wchodząc tutaj. Tak, kafelki jeszcze na podłodze są. To co, lecimy na piętro? W tym budynku są dwie pary schodów. Każda para prowadzi do innej części budynku. On jest podzielony na dwie części, góra. I to jest pierwsza część. Zobacz. To widzieliśmy od dołu. Tutaj uważaj pod nogi. Są te... Lepiej tu nie wchodzić. Jeszcze schody na dalszą część, ale to później. Kolejne oryginalne drzwi drewniane. Tutaj. Złam? Kolejne półki. Następna część komina. O! Patrz tu. Tyle metek po napojach tu jest. Ja się zastanawiam, czy to jakaś gorzelnia była przez chwilę, czy co. Może ktoś starszy będzie pamiętał te marki, ale mi one nic kompletnie nie mówią. Proszę bardzo. Mnóstwo tego jest. Złota Rosa. Był pożar. Lepiej uważać. No. Zostań tam jeszcze raz. Ty czujesz, jak się podłoga chwieje? O ja pierdolę. Ty centralnie... Wszystko się rusza, jak tam stanęłeś. Dobra, lepiej chodźmy dalej. Było obite skórą. Ale... się skóra zjarała. Tyle drzwi zostało. Gdzie instalacja? Nowsza, no. Głowa. Doszli dokąd mogli. Co, idziemy wyżej? Między belkami chowali? Tak, między belkami, tak. Tam obym coś schował, gdybym tu mieszkał. Dobra, i to jest właśnie ta mniejsza część góry. Widać pomieszczenia, w których byliśmy. Na górze, jak myślisz, było coś jeszcze? Było. Zobacz tutaj. Tędy. Ciekawe, gdzie to zaprowadzi. Badaj, to zeszyt szkolny.
te aski lemon? Beczki lemon? Kurde, nie wiem. Czyli zeszyt. Stary zeszyt jak cholera. Ale tylko parę stron zapisanych. Ciekawe, czy jest za to produkcji. Złote 65 kosztował. Kąpiel w miejscu niedozwolonym grozi utonięcie. Dobrze wiedzieć. Bufetowy Jan Dacków. Bartu był, na to wychodzi. No bufetowy, pisze. Bar Polkowice. 69 rok, 15 kwiecień 69. Okej. Okay. Ale Bar Polkowice, Polkowice są 16 km stąd, czyli ktoś tu musiał przywieźć. I stąd te etykiety po napojach wszędzie porozrzucane. Tutaj po prostu był bar. Jak podłoga można stawać? Na pewno. Słuchaj, patrz, ktoś tutaj sobie podłożył, żeby wejść do góry. Kusicie? A ja tam wejdę. Na górze mamy więcej etykiet, wiesz. I są belki rzeczywiście, ale też są murowane elementy. Wow. Dobra, tego się nie grali. Więcej etykiet. Aha, tędy weszliśmy. Pod spodem jest pomieszczenie. Tędy weszliśmy. Okej. Da radę czy nie da rady? Cholera, nie ufam tej belce. Dobra, tu jest z 6 metrów jak nic. Widać, że było tutaj jeszcze jedno piętro, tylko podłogi zabrakło. Same śmieci. Nic w środku nie ma. Dobra, schodzę. Okay. No co, drugie schody, druga część. SMS-a dostałem. Ta część budynku właśnie, co widzieliśmy z zewnątrz. Ruina totalna. Nawet nie ma co tam wchodzić. No. Tu jest chyba główny komin, wiesz, bo jest największy. Ten komin tutaj. Chyba główny jest. A jak? Największy. No nie? Okej, co tam masz? Właśnie, pytanie, czajnik. Ktoś wsadził czajnik, tak? No. Ciekawe, czy stary. A jak myślisz? Kolejna część komina. Co, jeszcze wejście na górę jest, no nie? No i druga część góry. Dobra, no lipa. Nie idziemy do tamtego małego? No tutaj na dół. Z to zejście. Możliwe, że nie. I znowu mi bateria padła od aparatu i telefonu używam. Po raz kolejny. Co tam są jeszcze pomieszczenia, które są zrujnowane. W sumie nic specjalnego, ale już tak, żeby obejść całość, zajdę raz, dwa. To co z dołu widzieliśmy. Czyli dziura na dziurze. O, z tamtej strony akurat byliśmy. I to widzieliśmy. No i w sumie to wszystko. Co? Ja tylko jeszcze przejrzę tutaj. Naprawdę ruina. Ale obiekt jest po prostu świetny i polecam.
cały. Można zwiedzić ładny obiekt, sprawę zaniedbany.